Niestety, jak wiecie, u mnie jest chaos zawsze w audycji, więc Krzysiek Skowroński tu wpadł i nie wiem, czego szuka. Szukam kabelka telefonicznego. Przepraszam, że na chwilę przerwę rozmowę, która jest fantastyczna i ciekawa. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski jest przy telefonie. Szczęść Witam Boże. Szczęść Boże. Jest ksiądz przed katedrą Notre Dame. Tak, jestem w tej chwili, dlatego że wczoraj przyjechałem do Paryża na spotkanie z Polakami. Mieliśmy okazję zwiedzać katedrę o 13, a później parę godzin później wybuchł pożar, więc dzisiaj całkiem zmienione zostały plany i jestem pod katedrą w tej chwili. Czyli wczoraj miał ksiądz okazję, żeby być jednym z ostatnich, którzy widzieli katedrę przed pożarem. Tak, no jest to niesamowite dla mnie doświadczenie, bo byłem w ogóle pierwszy raz w życiu w tej katedrze i podziwiałem niesłychaną historię Europy i chrześcijaństwa, także kaplicę polską, która tam istniała, bo to już niestety trzeba mówić w czasie przeszłym, istniała od kilku miesięcy ze wspaniałym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, no i zawsze grupy Polaków tak przychodzą, zostawiają pamiątki, flagi. Jest to, to było dla Polonii francuskiej bardzo ważne miejsce, oprócz wielu innych elementów. A teraz jak wygląda to, co zostało po katedrze Notre Dame? To znaczy z zewnątrz mury ocalały i ocalała te dwie słynne wieże znane z dzwonnika z Notre Dame, z powieści Wiktora Hugo. Natomiast Straż Pożarna dalej prowadzi akcję, dogasza różne pożary w różnych częściach. To oczywiście używają węży wodnych. Natomiast no to jeszcze parę dni potrwa, dlatego że wnętrze jest całkowicie wypalone. To zresztą widać przez otwarte drzwi. No i to, co jest takie surrealistyczne, że dach cały wpadł do wnętrza, czyli spalił się, nie ma śladu po dachu, wypalone jest wnętrze, potopione są witraże, natomiast zachowała się konstrukcja metalowa, gdzie były prowadzone roboty nad sygnaturką, czyli taką małą dzwonnicą. No prawdopodobnie to było przyczyną pożaru. Słyszę wokół księdza grupę osób. Czy tak jest, że Francuzi gromadzą? Tak, tutaj tak, jest w tej chwili tu bardzo dużo ludzi. Ja myślałem wejść do kawiarenki obok, ale to przyjeżdżają tutaj ludzie z całego Paryża. Natomiast wczoraj, kiedy wieczorem już jak wybuchł pożar, mogłem podejść blisko katedry, no nie było możliwości tam się zbliżyć, to grupy Francuzów modliły się na ulicy. To było takie też niesamowite, dlatego że do tej pory, jeżeli widział ktoś modlących się w Paryżu na ulicy, to byli muzułmanie. Natomiast w tej chwili to właśnie katolicy się modlą. No to jest taki znak czasu. Czyli nie tylko ksiądz był wczoraj w katedrze Notre Dame, ale również ksiądz widział pożar. Tak, bo jak jechałem metrem, to w metrze ogłoszono, że płonie katedra przez megafony, więc wysiadłem na stacji i wróciłem metrem w kierunku katedry, ale niestety już tam się nie można było dostać, dlatego że stacja metra zresztą do tej pory jest nieczynna, no to tam, natomiast są, były daleko idące tam zapory, pełno wojska, bo to jest od 4 lat tutaj prawie stan wojenny, wszędzie są wojskowi. Nas nie dopuszczono, łunę było widać z daleka, bardzo dobrze, bo to łuna była niesamowita, to robiło takie wrażenie, jakby paliła się cała dzielnica. Na szczęście ogień nie wyszedł poza katedrę, jak wspomniałem, spaliły się wewnątrz wszystkie praktycznie urządzenia, ocalał tylko skarbiec. No i też pomnik Jana Pawła II, który stoi tuż przy katedrze, ale na zewnątrz jest cały. I najważniejsza relikwia, która była w katedrze, korona cierniowa, też ocalała. Tak, bo to jest skarbiec, to jest taka boczna kaplica, bardzo duża, ale udało się, z tego co już wiem z relacji,
wynieść te rzeczy dzięki pomocy strażaków. Natomiast jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę, bo tu jest masę komentarzy na temat i tych prac remontowych, jak i odpowiedzialności, że katedra, jak i większość kościołów we Francji nie jest własnością kościoła i nie kościół przeprowadzał te remonty, bo w 1905 roku ówczesny rząd francuski, bardzo ateistyczny, antykościelny, zawłaszczył wszystkie kościoły. Więc tylko te, które po 1905 zostały wybudowane, nowe, i te kościoły, które były w Alzacji, Lotaryngii, która wtedy należała do Niemiec, są dalej własnością kościoła. Katedra, jak i całe wyposażenie jest własnością państwa i to państwo przeprowadzało te remonty, ponoć bardzo niechlujnie, taka jest opinia pierwsza. No to jest też przyczynek do tego, co się tu dzieje we Francji. Te nastroje społeczne są niesłychanie rozognione. O tych nastrojach będziemy mieli okazję porozmawiać. Jeszcze jedno tylko pytanie. Jaka była reakcja ludzi w metrze, jak usłyszeli komunikat o tym, że płonie katedra Notre Dame? To znaczy, ta była bardzo taka spontaniczna. Mogę powiedzieć, że w tej, jak ja siedziałem i słyszałem, to momentalnie było ogromne ożywienie. Ja w pierwszej chwili nawet nie zrozumiałem, myślałem, że to jest tylko zamknięcie stacji Notre Dame. Natomiast jak wysiadłem na pętli już, bo mieszkam poza Paryżem, na przedmieściach Paryża, no to wtedy już na telebimach była informacja pełna. No i dlatego zdecydowałem się wrócić, bo to jest jednak taka sytuacja niesamowita, jeżeli chodzi dla mnie jako osoby wierzącej, nie tylko duchownego, że no, bądź co bądź katedra, która jest absolutnym symbolem chrześcijaństwa Europy Zachodniej, nie tylko Francji, no w pierwszej chwili myślałem, że może to jest zamach terrorystyczny, ale no myślę, że władze wyjaśnią, w jaki sposób to się stało. A ja mam nadzieję, że może jutro w poranku wnet uda się połączyć z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zalewskim, żeby dokończyć rozmowę. Ksiądz jako Ormianin zrozumie. Mam koło siebie Greka Milo Kurtisa, który... Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam się za serdecznie. Ormianie z Grekami zawsze żyli w zgodzie, byliśmy ofiarami ludobójstwa tureckiego. Tak. Wiem, Ormian zginął 1,5 miliona, Greków tylko pół miliona nas zginęło. No, tak zwani Grecy pontyjscy, No, ale muzyka pondyjska... Tym bardziej serdecznie pozdrawiam. Muzyka pondyjska jeszcze pozostała, warto słuchać. Tak. Mam kupę znajomych z tamtej okolicy. Wszystkiego dobrego. Bardzo się cieszę. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Szczęść Boże. Dziękuję. Z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim rozmawiamy, a teraz Milo Kurtis i Chaos.